trakcie ligowego meczu z Ruchem na trybunach stadionu na Łazienkowskiej doszło do skandalicznego incydentu. Kilkadziesiąt osób mieniących się kibicami Legii nie potrafiło uszanować żałoby po śmierci jednego z właścicieli stołecznego klubu. Tacy ludzie jak człowiek, który został ściągnięty z gniazda, nie mają prawa chodzić po polskich stadionach. I obiecuję, że ten człowiek na stadion Legii już nie wejdzie. To było złamanie tabu, złamanie norm kulturowych wykraczających poza świat piłki nożnej, stąd szczególnie przykry charakter tego wydarzenia. Natomiast zauważyłbym, iż chyba raczej był to ewenement niż prawidłowość. Do gorszących scen na trybunach doszło także podczas meczu w Kielcach. Ekstraklasa SA ukarała oba uczestniczące w nim kluby, Koronę i Wisłę. Wczorajsze decyzje Komisji Ligi przyjęliśmy, można powiedzieć, z lekkim rozżaleniem, dlatego że klub Wisła Kraków wydawało nam się zrobił bardzo dużo, aby ten mecz z naszej strony przebiegał spokojnie. Przygotowywaliśmy się do tego meczu od 4 tygodni przed rozpoczęciem meczu z Koroną Kielce. Dyrektor do spraw bezpieczeństwa był cały czas na sektorze Wisły Kraków. Mieliśmy 2 kamery klubowe, a także megafon, który zagłuszał i zagłuszył rzeczywiście to, co się zdarzyło, bo nie ma co ukrywać, że te skandaliczne słowa padły. Czy jest jakieś racjonalne wytłumaczenie chuligańskich zachowań osób przychodzących na stadiony? Posłuchajmy sobie podsłuchanych rozmów polityków, znanych biznesmenów. Policzmy sobie, ilu byłych właścicieli klubów piłkarskich w Polsce przebywało bądź przebywa za kratami albo w ogóle gdzieś zniknęło z podobnych przyczyn. Jeśli na tym tle spojrzymy na polskie stadiony i polskich kibiców, to otrzymamy mniej więcej Polskę w pigułce. Socjologiczne ujęcie tematu w żaden sposób nie może jednak spowolnić walki ze stadionowym chuligaństwem. Zakazów stadionowych, które są wydane zgodnie z nową ustawą, jest 8. Bo ta ustawa dopiero zaczęła działać. Natomiast ja zakładam, że po tych wydarzeniach sobotnich tych zakazów będzie przynajmniej kilkadziesiąt. Zakazy stadionowe mogą orzekać także sądy. Ten sądowy zakaz stadionowy to po pierwsze zakaz wstępu na stadion i tu bardzo dużo zależy od organizatora, od tego, żeby to on sprawdzał osoby wchodzące na stadion. I taka osoba bardzo często może mieć jeszcze orzeczony dodatkowo nakaz stawienia się w jednostce policji w trakcie imprezy. Wobec tych, którzy się nie stawiają w jednostce policji, my kierujemy sprawę do sądów. W walce ze stadionową patologią pomóc ma ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Dzięki tej ustawie kluby ekstraklasy mają, że tak powiem, broń w walce z chuliganami stadionowymi. Zakrywanie twarzy z szalikami, czy też kapturami, wnoszenie rad świetlnych, odpalanie tych rad, wznoszenie okrzyków, które są niewłaściwe, to wszystko zostało usankcjonowane i w tej chwili to jest kwestia egzekwowania tego właśnie prawa. Ustawa niedawno wprowadzona w życie ma pewne luki, chociażby taka luka jak kwestia zachowania kibica, który jest kibicem Legii na innych stadionach i kwestia konsekwencji wyciąganych na tym stadionie. Co jeszcze może nam pomóc w poprawie bezpieczeństwa na stadionach? Na pewno edukacja środowiska kibicowskiego jest czymś ogromnie ważnym. Na pewno to, co już niebawem zdarzy się również w Polsce, mówię o funkcji czy to spotersów, jeśli chodzi o policję, czyli policjantów wśród kibiców, czy to o służby informacyjne na stadionach, a przede wszystkim stewardów wzorem choćby angielskiej Premier League. To na pewno pomoże usystematyzować pracę z kibicami. Ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem Kibiców Wisły Kraków. Kibice rzeczywiście bardzo nam pomagają w tej kwestii, są naszym partnerem. Jak widać po wydarzeniach w Kielcach są trudnym partnerem, ale my uznajemy, że będziemy z nimi rozmawiać. Ale czy rzeczywiście kluby dokładają wszelkich starań, by ludzie na trybunach czuli się bezpiecznie? Są także kluby, w których niestety organizator przymyka na wiele rzeczy oko dla, można powiedzieć, świętego spokoju. Przy czym organizator nie zdaje sobie w takiej sytuacji sprawy z tego, że takie pozwalanie na sytuacje mniej drastyczne doprowadza do tego, że pseudokibice czy też chuligani stadionowi stają się coraz bardziej rozzuchwaleni. Jaki jest zatem stan bezpieczeństwa na polskich stadionach? Widzimy to, dostrzegamy, zresztą takie są raporty, że jest coraz lepiej. Przede wszystkim, co pokazują ostatnie zajścia, to są już nieliczne grupy kibiców, na szczęście nieliczne na stadionach.
Niestety nie ma sensu, Tomek, się łudzić, że ten problem całkowicie zniknie, bo co jakiś czas takie incydenty niestety będą nam się zdarzały. Bylibyśmy po prostu naiwni, byśmy nie powiedzieli całej prawdy, gdybyśmy uznali, że o, to za chwilę wejdzie nowa ustawa i właściwie ten problem na zawsze wyparuje. Przepisy, no to jest rzecz najważniejsza. Słyszeliśmy wypowiedzi podczas tego materiału, że w tej ustawie, która została napisana, są luki prawne. Czyli co trzeba zrobić? Napisać tę ustawę od nowa, tak by faktycznie egzekwować pewne sprawy związane z zachowaniem kibiców na stadionach, bo innej drogi nie ma. No, z pewnością tak, myślę, że, ale jest już jakoś sposób to usankcjonowane i można jakoś wymagać od organizatorów tych imprez, żeby jednak ograniczyli to chamstwo. Myślę, że największy problem jest zbiorowego chamstwa i tu jest problem, bo jednak jak widzimy na zachodzie, na całym świecie, te pojedyncze wybryki, jakieś okrzyki, wyzwiska wszędzie będą. No nie da się, chociaż jak powstanie ta nowa infrastruktura na większości stadionów, ten monitoring będzie taki, że... Łatwiej będzie wychwytywać. Oczywiście. Zastanawiałem się, w jaki sposób, bo Legia naprawdę jest to w miarę dobrze zorganizowany klub, jak na polskie warunki, a już od tylu lat sobie nie radzi z tym, prawda? I tak sobie pomyślałem, być może jakby właśnie usankcjonować takie coś jak wjazd do Stanów Zjednoczonych, prawda? Że mogą ci odmówić wjazdu i nie powiedzieć dlaczego. Na przykład ty już nie wejdziesz na stadion bez żadnego komentarza. Nie wiem, w jaki sposób to trzeba robić, bo widzę, że na Legii to trwa lata. I to nie jest jakiś klub tam malutki z jakiejś tam wiosteczki, tylko po prostu ze stolicy wielki, gdzie ma w Rzesze świetnych kibiców, gdzie jakaś grupa chuliganów cały czas, oczywiście oni walczą o jakieś swoje prawa i tak dalej, ale myślę, że to nie robią w cywilizowany sposób, walcząc tak w ten sposób i oni pogłębiają swoją sytuację, moim zdaniem, pogarszają. Już się o tym mówi na łamach wszystkich dostępnych mediów, polityków i tak dalej. No, także ja sam na własnej skórze odczuwałem chamstwo zbiorowe, czyli kilku tysięcy gardeł nie przez parę minut wykrzykiwało pod moim adresem nazwiska, nie chcę mówić nas, stadionu i tak dalej. Ale być może faktycznie to będzie jakiś punkt zwrotny dla wielu ludzi decydujących w sprawie pana Weicherta, bo to ja byłem na tym meczu. Ja tego akurat nie zauważyłem, skoncentrowałem się na komentowaniu meczu, ale no, większość z nas jest wychowana w innej moralności. Oni naprawdę przekroczyli. Mam nadzieję, że większość po prostu krzyknęła, bo krzyknęła, nie mówili tego przekonania. Przekroczyli wszelkie normy wychowawcze, w jakich my tutaj w Polsce, w katolicyzmie w większości byliśmy wychowani. Także też byłem załamany tą sytuacją i mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Myślę, że eliminacja takich ludzi z pewnością, tylko to zbiorowe chamstwo będzie trudne do wyplenienia, tak myślę, ale mam nadzieję, że w końcu, tak jak mówisz, to prawo będzie chyba bardziej radykalne i to w końcu się uda. Egzekwowane, egzekwować, to, że ale to jest chyba najważniejsze. Radykalne, bo...